Rozdział siódmy: Sprawdzian uczniostwa. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. To, co stare, przeminęło oto wszystko stało się nowe z drugiego listu do Koryntian. Człowiek może nie potrafi wskazać na dokładny czas lub miejsce nawrócenia. Albo nawet odtworzyć jego całego biegu wydarzeń. Lecz to nie dowodzi, że jest nienawrócony. Chrystus powiedział do Nikodema: Wiatr wieje, gdzie chce, i słyszysz jego głos, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd zmierza. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Z Ewangelii Jana. Duch Boży w swoim działaniu w ludzkim sercu jest podobny do wiatru, który jest niewidzialny, a mimo to jego skutki są wyraźnie dostrzegane i odczuwane. Ta odradzająca moc, której nie jest w stanie dostrzec żadne ludzkie oko, rodzi w duszy nowe życie, stwarza nową istotę na obraz Boga. Chociaż działalność ducha jest cicha i niedostrzegalna, jej skutki są jawne. Jeśli serce zostało odnowione przez Ducha Bożego, życie człowieka będzie świadczyć o tym fakcie. Chociaż nie jesteśmy w stanie niczego uczynić, aby zmienić nasze serca, czy też doprowadzić siebie do harmonii z Bogiem, chociaż nie wolno nam w ogóle polegać na sobie, ani też na naszych dobrych uczynkach. Nasze życie ujawni, czy mieszka w nas łaska Boga. Zmiana będzie widziana w charakterze, zwyczajach i dążeniach. Kontrast pomiędzy tym, jakie one były, a tym, jakie są, będzie wyraźny i zdecydowany. Charakter nie bywa objawiany okazjonalnymi dobrymi uczynkami i wykroczeniami, lecz tendencyjnością nawykowych słów. Oraz czynów. Prawdą jest, że może istnieć zewnętrzna poprawność zachowania bez odnawiającej mocy Chrystusa. Zamiłowanie do wywierania wpływu oraz pragnienie zdobycia szacunku innych mogą zainscenizować uporządkowane życie. Poczucie własnej godności może doprowadzić nas do unikania pozoru zła. Egoistyczne serce może dokonać wspaniałych czynów. Wobec tego, za pomocą czego określimy, po czyjej jesteśmy stronie? Kto posiada nasze serce? Przy kim trwają nasze myśli? O kim rozmawiamy z zamiłowaniem? Kto posiada nasze najgorętsze uczucia oraz najlepsze siły? Jeśli jesteśmy Chrystusowi. Nasze myśli trwają przy Nim, a nasze najprzyjemniejsze rozważania są o Nim. Wszystko, co posiadamy i czym jesteśmy, jest Mu poświęcone. Pragniemy być Jego obrazem, oddychać Jego duchem, czynić Jego wolę i we wszystkim Mu się podobać. Ci, którzy stają się nowymi stworzeniami w Chrystusie Jezusie, Będą wydawać owoce ducha miłość, wesele, pokój, nieskwapliwość, dobrotliwość, dobroć, wiarę, cichość, wstrzemięźliwość z listu do Galatów. Nie będą już dłużej przypodobywać się przeszłym porządliwościom, lecz wiarą Syna Bożego naśladować Jego kroki odzwierciedlać Jego charakter i oczyszczać się tak, jak On jest czysty. Rzeczy, które niegdyś nienawidzili, obecnie miłują, a te, które niegdyś miłowali, obecnie nienawidzą. Dumni i pewni siebie stają się cisi i pokornego serca. Próżni i wyniośli stają się poważni i skromni, Pijani stają się trzeźwymi, a rozwiąźli czystymi. Próżne nawyki i zwyczaje świata zostają odrzucone. Chrestyanie nie będą szukali zewnętrznego upiększania, lecz ukrytego wewnętrznego człowieka w niezniszczalnej ozdobie łagodności i spokoju ducha. Z pierwszego listu św. Piotra. Nie będzie dowodu prawdziwej pokuty, o ile nie dokona ona reformacji. Jeśli grzesznik odda zastaw, zwróci to, co zagrabił, wyzna swoje grzechy i umiłuje Boga oraz swojego bliźniego, może być pewny, że przeszedł ze śmierci do żywota. Kiedy przychodzimy do Chrystusa jako błądzące grzeszne istoty, i stajemy się uczestnikami Jego przebaczającej łaski. W sercu powstaje miłość. Każde brzemię jest lekkie, gdyż jarzmo, które nakłada Chrystus, jest lekkie. Powinność staje się rozkoszą, a ofiara przyjemnością. Droga, która poprzednio wydawała się okryta ciemnością, staje się oświecona promieniami słońca sprawiedliwości. Urok charakteru Chrystusa będzie widziany w Jego naśladowcach. Jego radością było czynienie woli Boga. Miłość do Boga, gorliwość dla Jego chwały stanowiły kierującą moc w życiu naszego Zbawiciela. Miłość upiększała oraz uszlachetniała każdy Jego czyn. Miłość jest z Boga. Niepoświęcone serce nie jest w stanie jej zapoczątkować ani wytworzyć. Znajduje się ona jedynie w sercu, w którym panuje Jezus. Miłujemy, bo On nas pierwszy umiłował, z pierwszego listu Jana. W sercu odnowionym boską łaską, miłość jest zasadą działania. Ona przekształca charakter. Panuje nad odruchami, kontroluje skłonności, ujarzmia nienawiść oraz uszlachetnia uczucia. Ta miłość pielęgnowana w duszy czyni życie słodkim i wywiera oczyszczający wpływ na całe otoczenie. Istnieją dwa błędy, przed którymi dzieci Boże, a w szczególności te, które dopiero co zaczęły ufać Jego łasce, potrzebują się przede wszystkim wystrzegać. Pierwszy już uwydatniony polega na tym, że spoglądają one na własne uczynki, pokładając zaufanie we wszystkim, co są w stanie uczynić, aby doprowadzić siebie do harmonii z Bogiem. Ten, kto usiłuje stać się świętym, przez zachowywanie prawa swoimi własnymi uczynkami, próbuje rzeczy niemożliwej. Wszystko, czego człowiek jest w stanie dokonać bez Chrystusa, jest skażone egoizmem i grzechem. Jedynie łaska Chrystusa może poprzez wiarę uczynić nas świętymi. Jego przeciwieństwem i niemniej niebezpiecznym błędem jest to, że wiara w Chrystusa uwalnia ludzi od zachowywania prawa Bożego. Że skoro tylko wiarą, Stajemy się uczestnikami łaski Chrystusa. Uczynki nie mają nic wspólnego z naszym odkupieniem. Jednak zwróć tutaj uwagę na to, że posłuszeństwo nie jest jedynie dostosowywaniem się od zewnątrz, lecz służbą miłości. Prawo Boże jest wyrazem Jego prawdziwej natury. Stanowi ono ucieleśnienie wielkiej zasady miłości, i stąd jest fundamentem jego rządów w niebie i na ziemi. Jeśli nasze serca zostały odnowione na podobieństwo Boga, jeśli w duszę wszczepiona została boska miłość, czy prawo Boże nie będzie spełniane w życiu? Gdy w serce jest wszczepiona Zasada miłości: Gdy człowiek jest odnowiony na obraz tego, który go stworzył, spełniona jest obietnica nowego przymierza. Prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je z listu do Hebrejczyków. Jeśli więc prawo jest wypisane w sercu, czy nie nada ono kształtu życiu? Posłuszeństwo, służba i lojalność z miłości jest prawdziwą oznaką uczniostwa. Tak mówi Pismo Święte. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego. Kto mówi znam go, a nie zachowuje Jego przykazań, jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Z pierwszego listu Jana. Zamiast uwalniać człowieka od posłuszeństwa, właśnie wiara i tylko wiara jest tym, co czyni nas uczestnikami łaski Chrystusowej, uzdalniającej nas do okazywania posłuszeństwa. Nie zarabiamy na zbawienie naszym posłuszeństwem, gdyż zbawienie jest wolnym darem Bożym, przyjmowanym przez wiarę. Natomiast posłuszeństwo stanowi owoc wiary. A wiecie, że on się objawił, aby zgładzić nasze grzechy, a w nim nie ma grzechu. Każdy więc, kto w nim trwa, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go, ani go nie poznał. Z pierwszego listu świętego Jana. Oto prawdziwy sprawdzian. Jeśli trwamy w Chrystusie, jeśli mieszka w nas miłość Boża, nasze uczucia, nasze myśli, nasze intencje i nasze uczynki będą znajdowały się w harmonii z wolą Boga wyrażoną w nakazach Jego świętego prawa. Dzieci, niech Was nikt nie zwodzi. Kto czyni sprawiedliwość, jest sprawiedliwy, tak jak i On jest sprawiedliwy z pierwszego listu Jana. Sprawiedliwość jest zdefiniowana wzorcem świętego prawa bożego, wyrażonego w dziesięciu nakazach danych na synaju. Ta tak zwana wiara w Chrystusa, która uczy uwolnienie ludzi od obowiązku posłuszeństwa wobec Boga, nie jest wiarą, lecz arogancją. Łasko jesteście zbawieni przez wiarę, Lecz wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Z listu do Efezjan i z listu Jakuba. Jezus powiedział o sobie, zanim przyszedł na świat. Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, a prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu. Z księgi psalmów. Bezpośrednio przed ponownym wstąpieniem do nieba oświadczył: Ja zachowałem przykazania mego Ojca i trwam w jego miłości. Z Ewangelii Jana. Pismo Święte mówi: A potem poznajemy, że go znamy, jeśli zachowujemy jego przykazania. Kto mówi, że w nim trwa, powinien sam postępować tak jak on postępował. Z pierwszego listu Jana: Bo i Chrystus cierpiał za nas, zostawiając nam przykład, abyście szli w Jego ślady. Z pierwszego listu Piotra: Warunek życia wiecznego jest obecnie taki sam, jaki był zawsze taki sam, jaki był w raju przed upadkiem naszych pierwszych rodziców doskonałe posłuszeństwo prawu Bożemu. Doskonała sprawiedliwość. Gdyby życie wieczne było darowane pod jakimkolwiek innym warunkiem niż ten, wówczas szczęście całego wszechświata byłoby zagrożone. Istniałaby otwarta droga dla grzechu, aby wraz z jego wszelkimi następstwami niedoli i nieszczęścia został unieśmiertelniony. Ukształtowanie sprawiedliwego charakteru. Przez posłuszeństwo prawu Bożemu było możliwe dla Adama sprzed upadku. Lecz nie uczynił tego i z powodu jego grzechu nasza natura jest upadła i nie jesteśmy w stanie uczynić siebie sprawiedliwymi. Ponieważ jesteśmy grzeszni, nieświęci, nie potrafimy doskonale okazywać posłuszeństwa świętemu prawu. Nie posiadamy własnej sprawiedliwości, aby nią zadość uczynić żądaniom prawa Bożego. Lecz Chrystus sprawił nam drogę ucieczki. Żył na ziemi wśród takich prób i pokus, z jakimi my musimy się spotykać. Żył bezgrzesznym życiem. Umarł za nas, a obecnie proponuje przyjęcie naszych grzechów. I danie nam swej sprawiedliwości. Jeśli oddasz się Mu, oraz przyjmiesz go jako Twojego Zbawiciela, to wówczas, jak grzeszne by nie było Twoje życie, przez wzgląd na Niego jesteś uznany za sprawiedliwego. Charakter Chrystusa znajduje się na miejscu Twojego charakteru i jesteś przyjęty przed Bogiem tak, jak gdybyś nie zgrzeszył. Więcej niż to Chrystus odmienia serce przez wiarę trwa w twoim sercu. powinieneś zachowywać tę łączność z Chrystusem przez wiarę oraz ciągłe poddawanie mu woli i jak długo to czynisz, on sprawuje w tobie chcenie i skuteczne wykonanie według swego upodobania. Dlatego możesz powiedzieć: Moje obecne życie w ciele jest życiem w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał za mnie samego siebie. Z listu do Galatów. Jezus tak powiedział do swych uczniów: Nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz duch waszego Ojca, który mówi w was. Z Ewangelii Mateusza. Wówczas z Chrystusem działającym w tobie będziesz manifestował tego samego ducha oraz wykonywał te same dobre uczynki, uczynki sprawiedliwości, posłuszeństwa. Tak więc nie posiadamy w sobie niczego, aby się chlubić. Nie mamy podstawy do samowywyższania się. Nasza jedyna podstawa ufności znajduje się w przypisanej nam Sprawiedliwości Chrystusa oraz w tym, co sprawia Jego Duch, działający w nas i przez nas. Gdy mówimy o wierze, należy pamiętać, że jest pewien podział. Istnieje rodzaj przekonania, który jest całkowicie odmienne od wiary. Istnienie i moc Boga oraz prawda Jego słowa to fakty których nawet szatan i jego zastępy nie są w stanie wyprzeć się sercem. Biblia mówi, że demony również wierzą i drżą. Z listu Jakuba. Lecz to nie jest wiara. Tam, gdzie nie tylko jest przekonanie o jego słowie, ale również podporządkowanie się jego woli, gdzie poddane jest mu serce i skoncentrowane są na nim uczucia, tam jest wiara, wiara, która działa przez miłość oraz oczyszcza duszę. Poprzez tę wiarę serce zostaje odnowione na obraz Boży. I oto serce, które w swoim nieodnowionym stanie nie poddawało się prawu Bożemu, bo też nie mogło, obecnie raduje się jego świętymi nakazami. Oznajmiając z psalmistą: O, jakże miłuję Twoje prawo! Przez cały dzień o nim rozmyślam, z księgi psalmów. A sprawiedliwość prawa jest wypełniona w nas, którzy postępujemy nie według ciała, ale według ducha, z listu do Rzymian. Są tacy, którzy poznali Przebaczającą miłość Chrystusa i rzeczywiście pragną być dziećmi Boga, a jednak uświadamiają sobie, że ich charakter jest niedoskonały, a życie nieprawidłowe, i są gotowi, aby wątpić, czy serce zostało odnowione przez Ducha Świętego. Do takich chciałoby się powiedzieć: Nie wycofujcie się w rozpaczy. Z powodu naszych niedociągnięć i błędów, Często będziemy musieli pochylać się i płakać u stóp Jezusa, lecz nie mamy być zniechęceni. Nawet jeśli zostaliśmy zwyciężeni przez wroga, nie jesteśmy ani porzuceni, ani opuszczeni, ani też odrzuceni przez Boga. O nie! Chrystus jest po prawicy Boga, który wstawia się za nami. Umiłowany Jan powiedział, Piszę wam to, abyście nie grzeszyli. Jeśli jednak ktoś zgrzeszy, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, sprawiedliwego. Z pierwszego listu Jana. I nie zapomnijcie słów Chrystusa: sam Ojciec was miłuje. Z Ewangelii Jana. On pragnie przywrócić was do siebie. Ujrzeć swą własną czystość oraz świętość odzwierciedlone w was. Jeśli tylko poddacie się mu, On, który rozpoczął w was dobre dzieło, poprowadzi je naprzód aż do dnia Jezusa Chrystusa. Módlcie się gorliwiej, wierzcie pełniej, gdy dojdziemy do braku zaufania we własną moc, ufajmy mocy naszego Odkupiciela. A będziemy wysławiać tego, który jest zbawieniem naszego oblicza. Im bliżej przystąpisz do Jezusa, tym bardziej obarczony błędem okażesz się w swoich własnych oczach, gdyż Twoje spojrzenie stanie się bardziej jasne, a niedoskonałości będą widziane w silnym i wyraźnym kontraście do Jego doskonałej natury. Stanowi to dowód, że zwiedzenia szatana. Straciły swoją moc, że pobudza cię ożywiający wpływ ducha świętego. Głęboko zakorzeniona miłość do Jezusa nie może zamieszkiwać w sercu, które nie uświadamia sobie swojej własnej grzeszności. Dusza, która jest przemieniona łaską Chrystusa, będzie podziwiała jego boski charakter. Jeśli jednak nie dostrzegamy naszej własnej duchowej szpetoty, stanowi to wyraźny dowód, że nie spoglądaliśmy na piękno i wspaniałość Chrystusa. Im mniej rzeczy godnych szacunku zobaczymy u siebie, tym więcej ujrzymy ich w nieskończonej czystości i uroku naszego zbawiciela. Widok naszej grzeszności kieruje nas do tego, który może wybaczyć. I gdy dusza, rozumiejąc swoją bezradność, sięga po Chrystusa, On objawi siebie w mocy. Im bardziej poczucie potrzeby kieruje nas do Niego i do Słowa Bożego, tym wznoślejsze będzie nasze spojrzenie na Jego charakter i pełniej będziemy odzwierciedlać Jego obraz.